I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Wydostań mnie stąd. Jeśli zginę, na zawsze pozostanie pod wpływem uroku. Saskia pozostanie bezwolnym potworem przez ciebie. Zasłużyłaś na śmierć. Nie uwolnisz Triss, nawet jeśli uda ci się do niej dostać. Wymienię Szilarda na Triss. A co powie Jorvet, kiedy się dowie, że zostawiłeś Saskię? Martw się, co zrobi z tobą, kiedy cię dostanie w swoje ręce. Oślepienie mu nie wystarczy. Myślisz, że ta twoja Marigold jest taka święta? Nie tobie ją oceniać. Żegnaj, Eilhart. Ej, trochę głupio zrobiłem. Ale dobra, taka decyzja, okej. Ruchy, ekscelencjo. To niedorzeczne. Co chcesz osiągnąć? Spotkać się z Triss. Którędy tu wszedłeś? Odłóż miecz. Dopiero gdy poderżnę ci gardło. Wybieraj. Znam przejście tunelem. Więc będziesz moim przewodnikiem. I ogólnie tędy mogłem wejść, tylko nie miałem pojęcia, jak wejść do tych tutaj tuneli. Gdzieś było wejście, ale ja go zbytnio nie szukałem. Tunel po lewej. Jesteś świetnym przewodnikiem. Idź. Że... co? To ja wyjdę pod wieżą? No nie, fok. Foch. Po prostu... Widzę w tych okolicach, gdzie mogłem łatwo wejść, ale to... Jeden fałszywy ruch i wasz ambasador już nigdy nie ujrzy słońca Nilfgaardu. Choć nie wiecie co, ja mogę wejść. Moi ludzie nie wypuszczą cię stąd żywego. Chyba, że ich o to poprosisz, pośle. A wierzę, że poprosisz. Renuald Ebb Madsen otrzymał rozkazy od samego cesarza. Prędzej umrze, niż wydać Marigold. Trudno, niech umiera. To nie on zginie, ale ty. Chyba, że mnie wypuścisz. Jeszcze nie jest za późno. Przynudzasz. Ruszaj się żwawo. Dlaczego tak ci zależy na tej czarodziejce? Idź. Z drogi wszyscy, albo starzec zginie! Ani kroku! Nie żartuję. Wiem doskonale. Nie wahaj się. Zabij go, bo my się stąd nie ruszymy. Renuald! Ten, kto przyniesie mi głowę Wiedźmina, dostanie Order Zasługi! Wszyscy się boją. Ale ambasador Fitz-Esterlen! Wasza ekscelencjo? Rozkazy ze stolicy. Sami go zabili. No to teraz was wszystkich pozabiję. Na co czekacie? Brać go! Ja sobie nie poradzę z całym wozem. Ja mam dwa ciosy. No dwa ciosy każdego z was. No tych akurat może na trzy. Gdzieś się aktywowało miejsce jakiejś mocy. Dobra, okej. Okay. Oni będą wytłuczeni. Trochę chamsko z Saskią, bo... Saskia była fajna. Fajną kobietą, ale co tam. Do rąk własnych jego cesarza... Jego cesarskiej mości, cesar Nilfgaardu... jakiegoś tam... Wasze... Tak. Po wizycie u Foltesta, niech mu ziemia lekko będzie, zgodnie z planem, odwiedzam Helcelta i przekładam mu ofiarę waszej cesarskiej miłości. Skłócony to naród, król niepewny, szlachta dzika, sympatia zmienia się z nastrojem raz po raz.
rozgrywka z nimi to żadna polityka. Ktoś tam również Sarka na barbarzyńską północ. Ośmielam się wątpić, czy posłanie go tutaj było dobrym pomysłem, wasza cesarskomość. Jeżeli nie ufam temu człowiekowi, podejrzewam, że coś przede mną ukrywa. Czyli ten koleś, który kazał nas zabić, coś ukrywa, więc dobrze, że to wziąłem i wczytałem. Coś kombinuję. Tak, tutaj o ręki. Ogólnie. Była właśnie taka fajna opcja, żebym sobie tutaj zamknięta. Prostu... Musi być inna droga. Aha, czyli idziemy na inną drogą. Okej, już pamiętam. Tak. Mogę sobie normalnie tam jakoś, wiecie, wbić, ale to ogólnie. Właśnie mogłem tutaj wbić do ich obozu. Geralt, ty podobno jeszcze odbijesz strzały. A nie, nie nauczyłem się tego. O, Wiedźminie ogólnie umieją odbijać strzały, więc tak. Dla ogólnej wiedzy o Wiedźminie. Wiedźmini umieją odbijać strzały, to ich taki fajny skill jest. Geralt, no wyjdź z tryb walki i zeskakuj. Dzięki. O, siemano stary. Niech żyje cesarz! No fajnie bijesz lekkimi. Znaczy szybkimi. Tymi, no tymi bijesz. Wiecie, rozumiecie. Bo ogólnie robimy tu cały czas misję główną. Dziwne, że nie strzelają tu. Naprawdę myślałeś, że możesz tu sobie po prostu wejść? Dajcie cesarzowi powód do dumy! Zabić go! Okej, zapraszam. Za cesarza! Szeregi cesarskiej armii są niezliczone! No, zapraszam. Teraz może sobie pomachać naprawdę długo. To było piękne. Karte z ciebie zwierzę, Nordlingu. No, zapraszam. Niech żyje cesarz! Tak szczerze, tak tylko się bawię tymi znakami. A podpal się trochę. O, tak tylko kłanem, więc tak trochę pozmieniałem. Okej. Okay. Niezliczona armia się skończyła. No i co, właśnie nie chcę nic z nich zbierać, bo mam tyle tych rzeczy, że to naprawdę nie potrzebne. I co, koleś? Gratuluję, Wiedźminie. To byli moi najlepsi ludzie. Jeżeli nie chcesz skończyć tak jak oni, uwolnij Triss. Zadziwiasz mnie. Jak można narażać życie dla wiedźmy? Geralt się zakochał. Powiedzmy, że jest mi bliska. Tak myślałem. Kochasz ją. Inaczej byś się tak nie narażał. Ale nie wiesz o niej wszystkiego. O czym mówisz? Twoja przyjaciółka i pozostałe wiedźmy spiskowały przeciwko waszym władcom. Skąd wiesz? Z najlepszego źródła. Od niej samej. Czym ją przekonaliście do przyznania się? Pokazaliśmy jej zeznania innych członkiń loży. Nie przekonałeś mnie. W tej chwili nie ma to już znaczenia. Dzięki naszej pogawędce moi ludzie ściągnęli posiłki. Może wreszcie zaczną walczyć jak mężczyźni. Czas, żebyś poznał prawdziwą siłę cesarstwa! Nie, to znaczy, ja nie... Okrążyć go! Niech żyje cesarz! O! Przyszli w końcu fajni ludzie. W końcu jakoś uzbrojeni.
Nark, koleś. Przynosicie hańbę cesarstwu! Tarczownicy, naprzód! Czego oni się tak szybko wracają? Wiecie, stoi tyłem do mnie. Nie, nie, co no. Akcji? Nie, akcji nie używam. Zawiodłem cesarza. Czy dopiero będzie padał? No. Okej. Spali się. Ej, dlaczego się nie zapalił? Okej, stąd muszę wziąć klucz. I uwolnimy naszą kochaną Triss. List kogoś tam, księgi. Zgodnie ze wnioskami przedstawionymi w raportach, zwrócił ten Fitz jakiś tam, zwrócił ten koleś, którego zabili tam, wiecie, którego wzięliśmy za zakładnika i nie wolno dopuścić, żeby jego nieudolność pokrzyżowała moje plany. Udzielam zgody na dowolne rozwiązanie jego problemu, gdyby zaszła taka konieczność. Okej, okay. Czyli po prostu pozwolił go zabić cesarz. Hamsko trochę swojego człowieka, ale dobra, nie ten chciałem iść. Dużo wszystkich zołów, takich trochę takich, gdzie ja się gubię. Też nie. Ja po prostu mam iść do bramy głównej. Czyli gdzieś tu. I wziąć przy okazji Oreny. I przy okazji sprawdzić, czy to... Tak szczerze, zbieram to wszystko, ale to niczego nie potrzebne już. Edy. Okej, okay, i tu będzie Triss. Hej, mała. Geralt? Nie spodziewałaś się mnie. W Nilfgaardzkim lochu można się spodziewać jedynie odwiedzin kata. Torturowali cię? Próbowali różnych sposobów, ale niczego im nie powiedziałam. Przemierzyłem kawał świata, żeby cię znowu zobaczyć. Wiem, ile cię to kosztowało. Nigdy tego nie zapomnę, słyszysz? Nigdy. Okej. Nie mogłaś wezwać na pomoc przyjaciółek z loży? Skąd wiesz o loży? Po prostu wiem. Posłuchaj, Triss. W Lochmuin dzieje się dużo, bardzo dużo. To, że jestem tutaj, oznacza, że nie pomagam Jorvetowi. Zostawiłem Saskię. Wybrałeś mnie? Tak. Przedarłem się do obozu Nilfgaardu, żeby się dowiedzieć, dlaczego mnie oszukiwałaś. To nieprawda! Wiem o istnieniu loży. Wiem, że to loża stoi za zabójstwem Demavenda. Wiem, że Triss Merigold jest członkinią tej loży. To nie tak. Proszę, pokaż mi błąd w tym rozumowaniu. Należę do loży, to prawda. Podobnie jak 11 innych czarodziejek, ale jeżeli myślisz, że jestem odpowiedzialna za jej działania, to się grubo mylisz. Loża czarodziejek to teatr dwóch aktorów. Sheila i Filipa dawno ją zdominowały. Do tego stopnia, że nie wiedziałaś o planowanym morderstwie? Do tego stopnia, że przestałam być zapraszana na spotkania. Dlaczego? Straciły do mnie zaufanie. Bo się z nimi nie zgadzałaś? 12 kobiet bardzo rzadko się ze sobą zgadza. Problem polegał na tym, że... Na czym? Że byłam blisko ciebie. Jeżeli Sheila boi się kogokolwiek, to tylko Geralta z Rivii. Loża chciała mnie przekonać, że nasza bliskość jest im na rękę. Manipulowały mną. Przeze mnie podawały ci starannie wybrane informacje. Naginały fakty w zależności od potrzeb. Nadal jesteśmy sobie bliscy. I nadal mogą to robić. Nie obrażaj mnie. Na twoim miejscu powiedziałbym to samo. Mówię prawdę. Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałbym cię uwierzyć. Nigdy cię nie oszukałam. Po prostu nie mówiłam wszystkiego. To nie jest oszustwo? Nie znałam prawdy. Miałam tylko podejrzenia, a kiedy zdobyłam pewność, było już za późno.
Mogę ci wszystko udowodnić. A teraz powiedz mi wszystko, co wiesz. Muszę wreszcie poznać prawdę. Po masakrze na Tanet długi czas nie było żadnego czarodziejskiego gremium. Działałyśmy w rozproszeniu. Filippa postanowiła założyć nową organizację. Tym razem tajną. Kiedy zostałam zaprzysiężona, nawet przez myśl mi nie przeszło, że już wkrótce plany Loży pozostaną utajnione nawet dla jej członkiń. Jak wiesz, Filippa uznaje tylko wielkie przedsięwzięcia. Przedstawiła projekt utworzenia silnego państwa, które byłoby kontrolowane przez czarodziejki. Aha. Nie dziwię się, że królowie występują przeciwko czarodziejkom. Nikt nie lubi spiskowców. Filippie i Shiri nigdy nie brakowało zapału ani pomysłowości. Żeby kierować mocnym państwem, należało je najpierw stworzyć. Znaleźć bogatą krainę. Odpowiedni układ polityczny. I kandydata na władcę, którym można manipulować. Shila wybrała Dolinę Pontaru, Demavenda i Stenisa. Demavend nienawidził czarodziejów. Nie mniej niż Henselt czy Radovid. Shila z Filippą uznały, że Demavend to najsłabszy władca. Jego syn Stenis jest chwiejny jak chorągiew na wietrze. Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ. Nie zapominaj, że to w Edirn pojawiła się buntowniczka z ludu głosząca ideę nowego państwa. Na jednej z narad zapytałam wprost, jak wyobrażają sobie obalenie Demavenda. I to była ostatnia narada, na którą zostałam zaproszona. Po śmierci Demavenda nabrałam podejrzeń, ale nie miałam żadnych dowodów. Filippa mnie zbywała. Gdy wybrałeś się na spotkanie z Jorvetem, a Shila zajmowała się truchłem Keirana, zeskanowałam fragmenty jej megaskopu. Dowiedziałam się wtedy, że Shila kontaktuje się z Leto. Gdybym wiedział, wszystko mogłoby potoczyć się inaczej. Leto musiał mnie śledzić, kiedy weszłam do kwatery Shili. Potem zmusił mnie do teleportacji w okolice Vergen. Rozmawiałeś z nim? Nie był agresywny. Już w Vergen powiedział mi, że to Shila zleciła im zabójstwo Demavenda. Im, to znaczy wiedźminom ze Szkoły Żmij. Wspólnie z Shilą przygotowali zamach. Dlaczego ci o tym powiedział? A czy to ważne? Nie lubię, gdy spiskowcy nagle stają się szczerzy. Przestań, Geralt! W czasie teleportacji do Edirn doszło do zakłóceń w komunikacji. Mocno się poobijałam. Spotkałem trolla, który się w tobie zakochał. Uratował mnie. Opatrzył rany. Ale potem zaczął mnie traktować jak kanarka w klatce. Uciekłam. Wiedziałam, że w pobliżu jest Filippa. Postanowiłam pójść do niej i zagrać w otwarte karty. Może Leto chciał właśnie tego. W domu zastałam tylko jakąś kobietę. Myślałam, że to służąca albo kochanka Filippy. Zanim zdążyłam otworzyć usta, zostałam obezwładniona czarami. Nie spodziewałam się ataku. Nie umiem opisać bólu odczuwanego w czasie kompresowania ciała. Jakby łamali ci wszystkie kości. Jeszcze gorzej jest przy powrocie do normalnej postaci. Filippa nie wiedziała, że jej kochanka jest szpiegiem Nilfgaardu. Zostałam przeniesiona aż do Lochmuin. Odczarowała mnie Asire, zanim ją zamordowali. Shilard mnie przesłuchiwał, ale niczego się nie dowiedział. Gdyby nie ty, poćwiartowaliby mnie. Dopiero w lochu połączyłam wszystkie elementy układanki. Teraz wiesz już wszystko. No dobra. Saskia znała plany Loży? Nawet nie wiedziała o jej istnieniu. Uwierzyła w bajkę Filippy, że czarodziejki bezinteresownie wesprą niepodległe państwo w Dolinie Pontaru. Saskia miała poparcie ludu. A Filippa miała poparcie Saski. Saskia jest zdana na łaskę Filippy. To było do przewidzenia. Filippa musi mieć wszystko pod kontrolą. Przeliczyła się, przyjeżdżając do Lochmuin. Radovid wtrącił ją do lochu i kazał oślepić. To niemożliwe. Byłem przy tym. No. Kto w takim razie zlecił zabójstwo Foltesta? Nie mam pojęcia. Być może po udanym zamachu na Demavenda Shila z Filippą postanowiły pójść o krok dalej. To byłoby głupie. Zabójstwo Demavenda otworzyło furtkę do panowania nad Doliną Pontaru. Po roku ludzie zapomnieliby o królobójstwie, a Loża mogłaby dalej wcielać w życie swój plan. Przecież zlecając zamordowanie Foltesta, musiały wiedzieć, że ludzie tacy jak Roche nie spoczną, dopóki nie wyjaśnią całej sprawy. Jedno jest pewne. Foltesta zabił Leto. A Shila z nim współpracowała. Leto mógł to zrobić na własną rękę.
Dowiedziałaś się, co Shilla robiła we Flotsam? Przecież nie przybyła tam tylko po to, żeby zarobić parę orenów za zabicie potwora. Oczywiście, że nie. To miało jakiś związek z Leto i z Coyatel. Czego chciała od Jorveta? Wiewiórki to as atutowy Saski. Podejrzewam, że Shilla chciała wiedzieć, co zrobią w obliczu wojny z Henseltem. Okej. Na razie musi mi to wystarczyć. Więcej dowiemy się na obradach. Zamierzasz na nie pójść? Straciłeś pamięć, więc nie wiesz, jak wyglądał świat przed masakrą na Tanet. Wiem. To znaczy, że... O mojej przeszłości porozmawiamy później. Dobrze. Gdyby istniała Rada i Kapituła, nigdy nie doszłoby do królobójstw. Nie byłoby tak częstych pogromów. Pojawiła się możliwość reaktywacji tych instytucji. Nie można zaprzepaścić takiej okazji. Unormowanie relacji między władzą i magami to jedyna szansa na pokój. I koniec loży. Loża i tak jest już skończona. Jeżeli królowie dowiedzą się, że stała za morderstwami, zacznie się polowanie na czarownicę. Możemy temu zapobiec. Jestem za ukaraniem winnych, dlatego pójdę tam i wyznam wszystko, co wiem na temat działalności Filipy Eilhart i Shilly de Tancarville. Zatem chodźmy. Okej. Okay. Lecimy dalej. Zrobię po prostu kilka cięć i będziecie mieli z tego tam... jeden po prostu ostatni przycinek. No chodźcież, Triss. Okej, okay, jak można są wyjść? Nie będziemy szli górą, idziemy normalnie. Ci Nilfgaardczycy to... twoje dzieło? Zbyt ślepo ufali swojemu dowódcy. Ty ich wszystkich zabiłeś? Sami się nie pozażynali. No chodź, chodź. No, pięknie, pięknie. Ale fajnie, fajnie to się rozwiązuje. Podoba mi się ta opcja. Muszę sobie jeszcze przejść z Grazji jeszcze z raz. Okej. Okay. Rozdzielmy się. Reszta loży na pewno o tym pamięta. Drugi raz nie dam się skompresować. Niektóre czarodziejki zdziwią się na twój widok. Uważaj na nie. Nie martw się. Poradzę sobie. Spotkamy się na obradach. Dobrze. Ty Geralt chyba jest bardzo ufa. No to okej, okay, no to czekajcie, trzeba sobie rozstać. Cztery to, Lend, pięknie. Przyda się mega bardzo. Od razu mówię. Zdjęty mam żywotność, redukcję obrażeń. Bardzo się przyda. Szansa na wszystkie efekty krytyczne. Trzeba jakoś Quena sobie rozwinąć. Mi się coś przyda? Nie. Wiem, strzał, no to nie, dobra. Okej, okay, to... Erden. Chyba to 50. Tak szczerze, Igni... Igorut... No szczerze, tak jak już poszedłem w to, no to wszystkie efekty krytyczne... Nakrwawienie... Wrażenie zbywane mieczem i szansę na... Nie. Żywotność plus 100. Tak. To się naprawdę przyda. Ogrom żywotności. To będę ją tracił... całkiem szybko. Jak zwykle nic ciekawego. Ale to trochę wam spoileruję. Teraz idziemy, tak. Idziemy robić zadanie i tyle, i nie kombinuję. Idzie ten amfiteatr? Nawet nie wiem. Chyba cały czas na wprost i dojdę do amfiteatru. Przejdę przez tą bramę, przez którą już chciałem iść wcześniej. Ale nie mogłem przez nią przejść. Bo była zamknięta. A nie. Spoko. Czyli amfiteatr... dobra, spoko. No, zobaczymy, gdzie to jest. No, nie pamiętam nawet szczerze. Dokładnie. Aha, czyli to jest to. Dobra, no okej. Okay. Nie jest to wielkie miasto. To jest trochę lipne, że nie ma dużych tutaj takich miast ani nic. Widzę, że bardzo ci śpieszno na obrady. Mamy sprawę niecierpiącą zwłoki, wybacz. Zwłoki? Tak, widziałem. Zresztą nie obchodzi mnie to. Ja usłyszałem, co chciałem. Co takiego? Na tronie Edirn zasiądzie prawowity następca tronu. Zapanuje pokój. Czego chcieć więcej? Książę Stannis? Jest tutaj? Król Stannis. Koronował się 2 dni temu w Wengerbergu i tylko przysłał wieści. Będzie dobrym królem. Okej. Okay. I retrospekcja. Truciciel, tchórz i krętacz.
Książę Stenis trząsł się z obrzydzenia, gdy przemawiał do chłopów. Pogarda wylewała się z niego kaskadami. Jednak nie zasługiwał na samosąd. O taką sprawiedliwość walczyła Saskia. Książę Stenis I, syn Demavenda III, został 17. królem Edirn. Zdobył serca ludzi. Został okrzyknięty nadzieją narodu. W końcu zniszczone królestwo potrzebowało władcy, wrażliwego na los poddanych. Takim królem miał być Stenis I. No okej. Okay. Ale nie był. Dobrze, idziemy do Triss. Dobrze, że jesteś. Mamy mało czasu. Na rozwiązanie tej łamigłówki? Najpierw trzeba przejść przez strażę. Biorę to na siebie. Bądź ostrożny. Zawsze jestem ostrożny. Okej, okay, pokonaj strażników, którzy są, gdzie oni są. Aha, tam jest przejście. Dobra, fajnie. Fajnie, fajnie, dobra, Arion. No wiesz, kurtowałem tak szczerze, musi być jakiś taki wątpliwy. Królobójca, brać go! Widzę, że strażnikami już się zająłeś. Jakoś nie mogliśmy się dogadać. Skoro droga jest wolna, możemy już iść? Tak, chodźmy. Ach, wszystko się wreszcie wyjaśni. No już taki koniec gry, tak naprawdę. Mniej więcej. Jeszcze tam trochę zrobimy, ale to już jeszcze z pół godzinki. Tak, jeszcze jeden odcinek, potem za trzy. Pięknie. Czy wam się to podoba, czy nie, Janie Natalis, Temeria zostanie podzielona. Dla jej dobra. Dla dobra całej północy. Zjednoczone siły Kedwen i Redani zakończą walki starszych rodów i zagwarantują pokój od Gorzwelen po Elander. W chwili obecnej Temeria przypomina coraz bardziej Dolinę Pontaru. Która, jeśli dobrze rozumiem, znajduje się obecnie pod władaniem Edirn. Mylisz się, Radowidzie. Vergen jest wolne. Wolne? Co to ma niby znaczyć? Dolna Marchia nie należy już do Kedwen ani do Edirn. Wyrzekliśmy się księcia Stenisa. Króla Stenisa. A także pobiliśmy armię króla Henselta. Twoje oddziały to zbieranina zbuntowanego chłopstwa i elfich rozbójników, dziewczyno. Prędzej czy później będą musiały złożyć komuś hołd lub zostaną rozbite. Dolina Pontaru złoży hołd mnie, królowej Saski. Jako niepodległe państwo opowiadamy się za powołaniem rady i kapituły. Pochodzisz z ludu. Jedyna korona, którą godnaś nosić, to wianek z polnych kwiatów. Redania nie uzna tej koronacji. Zatem wybieraj, królu Radowidzie. Dokonujesz rozbioru Temerii, czy chcesz wojny ze mną? Henselt, ostatni z rodu jednorożca, przyrzekł uznać wolne Edirn. Filippa Eilhart była świadkiem. Filippa Eilhart została oskarżona o zdradę stanu i jest moim więźniem. Była twoim więźniem, Radowidzie, ale już nie jest. Zasiądzie u mego boku w Vergen jako królewska doradczyni. I Geralt. Fajny ten amfiteatr. Podoba mi się. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez Kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej Kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy Kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem Kapituły jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków Kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda, wasza wysokość.
Shilla de Tancarville nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu. Triss Merigold, jednak zdecydowałaś się przybyć. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w kapitule. To kłamstwo. Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Merigold? Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Shilla de Tancarville stoi za zabójstwem Demavenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej rady i kapituły. Shilla de Tancarville winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. No, armia Redani. Shilla de Tancarville, dopóki zarzuty nie zostaną oddalone, nie możesz zasiadać w kapitule. Aresztujcie ją. Nie znacie całej prawdy. Merigold nie wie, co mówi. Czy ja się z kimś bić? Okej. Oj, oj, oj. Tak, smok. O imieniu Saskia. No, to teraz trzeba utłuc tą złą wiedźmę. Geralt! Jesteśmy w pułapce! Magia tu nie działa, nie wyciągnę nas! Musisz dobać!